Sztanga gotowa. Na pomost wchodzi Filip Majs z klubu sportowego Tęcza Społem Kielce. Ciężar 190 kg. Podejście niestety niezaliczone. Zmieniamy na 200. Dobrowski Jarosław, UKS Power Buźnik Korzyn. Przygotuje się do 240. Soboń Radosław i do 250. Rapsztyn Adrian. Gotowa! Sztanga gotowa. Dobrowski Jarosław, UKS Power Buźnik Korzyn. Filip, proszę podać. Filip Maj, przepraszam, proszę podać z trzeciego podejścia. Podejście zaliczone stosunkiem głosów. Zmieniamy na 240 kg. Podejście wykona Soboń Radosław z Tęczy Społem Kielce. Przygotuje się Ramszyn Adrian i Deraż Szczepan. Gotowa! Sztanga gotowa. Zapraszamy na pomost Radosława Sobonia z klubu sportowego Tęcza Społem Kielce. Podejście zaliczone. Zmieniamy na 250. Ramszyn Adrian, UKS Power Kuźnik Korzyn. Przygotuje się Widera i Wiśniewski. Sztanga gotowa, Rapsztyn Adrian, UKS Power Kuźnik Korzyn. I podejście zaliczone. Zmieniamy na 260. Szczepan Widera z Krościan będzie zmagał się z tym ciężarem. Przygotuje się Wiśniewski do 270 oraz Dzik do 275. Gotowa!
Sztanga gotowa, Widera Szczepan, Klub Sportowy Kobra jest gościem. Podejście niestety niezaliczone. Zmienimy na 270. Wiśniewski Ryszard z Klubu Sportowego Wyszenia. Przygotuje się czekanie i japoński pan. Sztanga gotowa. Ryszard Wiśniewski, brązowy medalista Mistrzostw Europy Weteranów. Podejście zaliczone. Zmieniamy na 2-7-5. Drugą próbę na tym ciężarze będzie miał Dzik Emil. A przygotują się Jabłoński oraz Wim. Sztanga gotowa. Prosimy, Emil Dzik, reprezentant MKS-u Kubryki. Ciężar sztangi 275 kg. Przygotuje się Jabłoński Paweł do 285, Linka do 290. Podejście niestety niezaliczone. Zmieniamy na 285. Paweł Jabłoński, reprezentant AZS-u Politechnika Warszawska. Przygotuje się Lipka Rafał z Kobry Jaskościa, Lince Glark, Sławomir również z Kobry Jaskościa. Sztanga gotowa, prosimy. I na pomoście już Paweł Jabłoński z AZS-u Politechnika Warszawska. Dzik, proszę podać trzecie podejście. Podejście zaliczone, zmieniamy na 290. Rafał Lipka z Kobry Jaskościa wykona swoje drugie podejście. A przygotują się do 340 Ceglarek oraz Pytawski. O,
Piłka gotowa. Zapraszamy Rafała Lipkę. Zawodnik startuje w barwach klubu Kobra Jaskościa. Zaliczone. Mamy nadzieję, że zawodnikowi nic się nie stało. Obsługa sztangi. Prosimy szybko o założenie ciężaru 340 kg. Gotowa! Sztangę mamy gotową, 340. Czas start. Zapraszamy Sławomira Ceglarka z Kobry Jaskościa. Prosimy jeszcze dwie osoby do asekuracji. Czekamy na werdykt. Proszę o wszystkie światełka, sędziowie. Jeszcze jednego mi brakuje. Światła brakuje. W razie proszę o lizaki, bo sygnalizacja świetna nie działa. A dobrze, dziękuję serdecznie, spalone 2 do 1. Zostaje 340, podchodzi Pytawski, Miłosz, Stęczy z Połem Kielce. Sztanga gotowa, 340, klub sportowy, ten czas Połem Kielca, reprezentuje go Pytawski Miłosz. Zaliczone 2 do 1. Zmieniamy na 150 i rozpoczynamy trzecią kolejkę podejścia przysiadki.